Opowiem wam pewną historię. Myślę, że ją znacie. 300 dzielnych Spartiatów stawia czoła setkom tysięcy perskich barbarzyńców w desperackiej obronie miejsca zwanego Gorącymi Wrotami i oddaje bohatersko życie w obronie Grecji. Wolność przeciwko tyranii, symbol poświęcenia. To jedna z tych niesamowicie działających na wyobraźnię opowieści, która ostatecznie kończy przetworzona przez popkulturę, ociosana ze wszystkich zbędnych elementów tak, że ostało się jedynie 300 Spartan. I to jest efekt machiny propagandowej, machiny, której silniki ruszyły już 2500 lat temu. Ta machina propagandowa z niewielkiej potyczki stworzyła jedną z najbardziej pamiętnych bitew w historii świata. Ale pewnie większość z was i tak się domyśla, że Spartanie nie byli tam sami, że Persowie nie byli barbarzyńcami we współczesnym rozumieniu tego słowa. Tak więc zabieram was w podróż w czasie i sprawdzimy, jak naprawdę wyglądała bitwa pod Termopilami. Na początku trzeba zaznaczyć jedno, to jest bitwa, w której mity oraz fakty mieszają się ze sobą. Jednocześnie wojny perskie przez tamtejszych Greków zwane wojnami medyjskimi jest to okres, który historycy potrafią dosyć dokładnie odtworzyć. To jest pierwsza wojna na taką skalę w tamtym rejonie geograficznym, na temat której znamy naprawdę sporo szczegółów. I wszystko zawdzięczamy Herodotowi oraz jego dziejom. Ten urodzony prawdopodobnie około 485 roku przed naszą erą, czyli 5 lat przed bitwą o Termopile, historyk, nazwany został przez słynnego rzymskiego mówcę Cycerona ojcem historii. Mimo wszystko jednak, pomimo tego, że prawdopodobnie podchodził do swoich badań bardzo skrupulatnie, Herodot wiele rzeczy podkolorował, a na pewno mylił się w kilku według dzisiejszych ustaleń. Pamiętać trzeba jednak, że historia tamtego okresu dopiero się wtedy rodziła. Oczywiście, że inni historycy żyli przed Herodotem, byli to tak zwani logografowie, jednak po pierwsze ich opowieści były pseudohistoryczne, opowiadały o mitach, o konkretnych miastach, a po drugie, wiele z tych prac albo zachowało się w szczątkowej formie, albo wcale. Herodot był jednym z pierwszych, który podchodził do tematu holistycznie, a na pewno pierwszym, którego dzieło się zachowało. Jednak na to, co pisze, trzeba brać ogromną poprawkę oraz weryfikować to z późniejszymi ustaleniami. Zresztą to właśnie dzięki współczesnym badaniom mogliśmy potwierdzić to, co pisał Herodot, badaniom archeologicznym oraz geologicznym chociażby, bo dzisiaj Termopile wyglądają zupełnie inaczej niż 2500 lat temu. Kiedyś był to wąski przesmyk między górami a morzem liczący najwyżej 20 metrów, dzisiaj to jest solna równina o szerokości 4,5 kilometra. I tak gwoli ścisłości, każda data, która tutaj padnie, jest datą przed naszą erą, chyba że powiem inaczej. Bitwa pod Termopilami nie wzięła się znikąd i doprowadziła do niej seria wydarzeń i my rozpoczniemy w roku 550, bo to właśnie w tym roku Cyrus II Wielki strącił z tronu króla Astyagesa i sam ogłosił się wielkim królem Persji oraz Medii. Tym samym wzniósł na tron dynastię Achemenidów. Tworzenie perskiego imperium, mam nadzieję, doczeka się własnego materiału. Teraz pokrótce. Cyrus rozpoczął rozszerzanie granic imperium. To zaś doprowadziło do wojny z Lidią, której efektem było podbicie miasta Sardes w 546 roku. To zaś dało Cyrusowi kontrolę nad Anatolią. Kontrola nad Anatolią z kolei zapewniła mu panowanie nad greckimi miastami państwami, nad Polis w Jonii. W roku 522 na tron wstępuje Dariusz I, który również doczeka się przydomku Wielki. Dariusz nie był synem Cyrusa, ani nawet jego wnukiem. Wywodził się jednak z dynastii Achemenidów. To jak objął władzę nie jest teraz ważne. Kiedyś do tego wrócimy. Co jest ważne natomiast to to, że za jego panowania, a dokładnie w 499 roku jońskie miasta państwa na czele z Miletem zbuntowały się. Małe sprostowanie. W tym czasie Histaios był byłym tyranem Miletu. Podpadł królowi Dariuszowi i ten przetrzymywał go wbrew swojej woli. Drugim spiskowcem był Arystagoras, zięć Histaiosa i tyran Miletu, ten właściwy tyran Miletu. Początkowo powstanie szło całkiem nieźle, ale wiadome było, że bez wsparcia europejskich polis nie utrzyma się ono długo. Poproszono więc o pomoc. Według Herodota sam Arystagoras udał się do Sparty, której jednym z królów był Kleomenes, przybrany brat Leonidasa. Warto powiedzieć, że Kleomenes uchodził za króla niespełna rozumu. Herodot tak przedstawia to, co miał powiedzieć Arystagoras. Kleomenesie, nie dziw się mojemu pośpiechowi, z jakim tu przybyłem, bo obecnie nasze położenie jest takie, że synowie Jonów, zamiast być wolnymi mężami, są niewolnikami. Nader to haniebne i bolesne dla nas samych, a także wśród rzeszy Hellenów dla was, tym bardziej, że jesteście w Helladzie
pierwszymi. Kleomenes jednak na wieść, że podróż będzie trwała 3 miesiące, odmówił wysłania wojsk, no i Sparta na pomoc nie ruszyła. Ze wszystkich polis jedynie Ateny oraz Eretria odpowiedziały na wezwanie o pomoc. Ich wojska dotarły do Azji Mniejszej, no i tam z ich pomocą udało się zdobyć stolicę satrapii, czyli Sardes. Dariusz jednak wkrótce powstanie stłumił, w roku 494 konkretnie. Milet został spalony doszczętnie za sprowokowanie powstania, ale większość miast państw pozostała nietknięta. Ateny i Eretrię trzeba było jednak ukarać. Przygotowania do wyprawy trwały 3 lata i w końcu w 491 roku wyprawa ruszyła na Grecję. W roku 490 siły Króla Królów niszczą Eretrię, a potem lądują na brzegu Zatoki Maratońskiej. Warto zaznaczyć, że Ateńczycy poprosili o pomoc Spartę i ci ostatecznie się zjawili pod Maratonem tylko kilka dni po bitwie. Dlaczego tak późno? No cóż, Grecy generalnie byli bardzo zabobonni i w momencie, w którym wojska perskie wylądowały w Zatoce Maratońskiej, wsparcie trwała tak zwana karneja, obchody ku czci boga Apolla. W trakcie obchodów nie można było nigdzie wysyłać wojsk, tak więc gdy Spartanie ostatecznie dotarli na miejsce z pomocą, okazało się, że ta pomoc nie jest już potrzebna. Bitwa pod Maratonem była dla Ateńczyków wielkim zwycięstwem, jednak dla samego Króla Królów okazała się jedynie niedogodnością. Dariusz oczywiście planował kolejną wyprawę na Grecję, taką, która miała podporządkować Persji całą Helladę. Z porażki maratońskiej jednak Persowie dowiedzieli się jednej bardzo ważnej rzeczy. Transport wojsk oraz zwierząt drogą morską na dużą skalę jest możliwy. Dariusz jednak realizacji swojego planu nie dożył. Wyprawę opóźniło poważne powstanie w Egipcie, a sam Król Królów zmarł w 486 roku. Dopiero 5 lat później syn Dariusza, Xerxes I, wyprawi się w końcu na Greków. I to ciekawe, jak dzisiaj postrzegamy Xerxesa, to on jest złoczyńcą tej historii. To on chciał podbić całą Helladę, wysyłając do walki miriady swoich żołnierzy, tylko że ta wyprawa, której ostatecznie udało się spalić Ateny i podporządkować sobie bardzo dużo północnych greckich miast państw, ostatecznie zakończona klęską, była jedynie częścią historii jego panowania. Zmarł 15 lat po bitwie o Termopile i w trakcie tych 15 lat nadzorował głównie projekty budowlane. I te projekty budowlane były dla ówczesnych Persów równie ważne, o ile nie ważniejsze, co same wyprawy wojenne. W roku 481 wyprawa, w sile jakiej ówczesny świat jeszcze nie widział, ruszyła na Grecję. I tutaj koniecznie trzeba powiedzieć, że nie możemy wierzyć Herodotowi, jeżeli chodzi o liczebność wojsk perskich. Prawdopodobnie się pomylił, ale jest też możliwe, że w jakiś sposób chciał podkolorować całą historię, dodać jej dramaturgii. Twierdził on bowiem, że armia Xerxesa liczyła sobie 2 600 000 wojowników. A jeżeli doliczymy do tego resztę, czyli służbę obozową czy niewolników, wychodzi nam astronomiczna liczba 5 283 000. Tak przedstawia to Herodot. Przy to wcale nie dziwne jest, że zabrakło wody w niektórych rzekach, lecz raczej temu się dziwię, jak wystarczyło żywności dla takich miriad. Sam Herodot się dziwi i trzeba było współczesnych badań topograficznych, w szczególności badań o dostępność wody na trasie marszu, żeby mniej więcej ustalić rzeczywistą liczebność armii Xerxesa. Prawdopodobnie było to około 70 000 żołnierzy, w tym mniej więcej niż 20 000 kawalerii. Po drodze do armii dołączyło jeszcze prawdopodobnie od 10 000 do 20 000 sprzymierzonych Traków oraz Greków. Tak, Grecy też walczyli po stronie perskiej. Część była po prostu wcielana w armię, ze względu na to, że ich polis znajdowały się w granicach Imperium Achemenickiego, a część walczyła jako najemnicy, za pieniądze. Łączna liczebność wyprawy, wliczając w to służbę obozową, liczyła prawdopodobnie około 210 000 osób. To i tak ogromna liczba gęb do wyżywienia. Taka wyprawa potrzebowała niezwykle sprawnej organizacji logistycznej, magazynów żywności, które musiały zostać założone jeszcze przed jej początkiem. I mówiąc armia perska, bardzo uogólniam, ponieważ imperium było tak rozległe, że w jego skład wchodziły ludy z Persami nie mające nic wspólnego. Trzon stanowili Persowie, Medowie, Kisijowie, Hyrkanie oraz Baktrowie. Znalazły się w armii również ludy indyjskie oraz Fenicjanie. Flota perska natomiast miała liczyć według Herodota nieco ponad 1200
200 Trier. Współcześni historycy jednak często podają inne liczby, od 300 do 800 okrętów łącznie. I ta cała wesoła kompania ruszyła na Grecję, tylko że musiała przezimować w Lidii, bo pogoda zniszczyła zbudowany z okrętów most, który miał armię przez Hellespont przeprowadzić. To właśnie wtedy według Herodota Xerxes miał tak bardzo się zdenerwować, że kazał wybatorzyć morze i rzucić w nie kajdany. Czy tak się stało naprawdę? Nie wiemy. Ta historyjka bardzo dobrze wpisuje się w ten mit o złym tyranie. O takim komiksowym wręcz złoczyńcy. Zresztą w takie postrzeganie Xerxesa czy też Persów wpisuje się również ta chęć ukarania Aten oraz oczywiście chęć powiększenia swojego imperium i zniewolenia greckich ludów. Czy jednak rzeczywiście były to jedyne albo główne pobudki, które kierowały Xerxesem? W tym miejscu trzeba zadać sobie pytanie, co Imperium Perskie zyskałoby, podbijając Grecję. Ekonomiczne zyski byłyby raczej mizerne. Grecja była bowiem nieporównywalnie biedniejsza od Imperium Perskiego. Mówi się więc raczej o tym, że Xerxes chciał umocnić po prostu swoją władzę. Minęły 4 lata od śmierci Dariusza Wielkiego, a sytuacja w Persji ciągle była napięta. Xerxes potrzebował więc zwolenników, których podbój Grecji mógł mu zapewnić. Druga sprawa wiąże się z buntem Anatolii, którego widmo cały czas wisiało nad Persją. Podbijając Helladę, Xerxes pozbawiłby anatolijskie greckie miasta państwa wsparcia ze strony potężnych sojuszników. Bez względu na to, jakimi pobudkami kierował się Xerxes, przekroczył Hellespont wraz ze swoją armią na początku czerwca 480 roku. Armia skierowała się ku wybrzeżom Tracji, potem przez Macedonię, aż w końcu wkroczyła do północnej Tesalii. Nie szła jednak zbita, a podzieliła się na 3 kolumny, które podążały różnymi drogami. To miało zapobiec niespodziewanemu zatrzymaniu armii. Jeżeli jakaś kolumna natrafiłaby na blokadę przeciwnika, to pozostałe 2 mogłyby tę blokadę zajść od flanki. I w taki właśnie sposób armia maszerowała dalej. Wszystkie jej części miały spotkać się u wybrzeży Zatoki Malińskiej. Wojska perskie maszerowały prawdopodobnie blisko linii brzegowej, bo w międzyczasie flota Achemenidów płynęła ku Grecji. Bliskość armii oraz floty pozwalała na stałą komunikację. Te wody jednak nie były znane Persom, a przez to stanowiły wielkie niebezpieczeństwo dla floty. Floty, która wpływała na nieznane jej dotąd rejony, co miało ostatecznie opłakane skutki. Wiele mówi się o tym, jak to cała Grecja zjednoczyła się przeciwko perskiemu najeźdźcy. I to jest nieprawda. To znaczy nie do końca prawda. Zacznijmy od tego, że część polis sympatyzowała po prostu z Persami i z chęcią znalazłaby się pod władztwem Persji. Druga kwestia jest taka, że absolutnie nie można tutaj mówić o jakiejkolwiek jedności narodowej. Ówcześni Grecy reprezentowali przede wszystkim interesy swojego polis. Nie czuli przywiązania do czegoś tak abstrakcyjnego jak jedność narodowa czy jedność państwowa. No i do tego ówcześni Grecy nigdy nie toczyli wojny na taką skalę. Zazwyczaj, jeżeli się z kimś tłukli, to pomiędzy sobą. To było polis kontra polis, a nie stawianie czoła inwazji, która była tak ogromna, że skutecznie osuszała rzeki stojące na jej drodze. Dlatego sojusz, który 31 polis zawiązało w 481 roku, miał służyć głównie interesom państw miast weń wchodzących, a tym interesem było niedopuszczenie do podboju. Sojusz nazwano Związkiem Helleńskim i przewodziła mu Sparta, niemniej Ateny również do niego dołączyły. Grecy oczywiście wiedzieli o nadciągającej armii, nie da się ukryć ponad 200-tysięcznej wycieczki. Informacje uzyskali m.in. od jońskich polis oraz od sojuszników w Macedonii i nie od razu wybrano Termopile na punkt obrony. Pierwotnie Grecy chcieli stawić czoła perskim siłom gdzie indziej. Armię liczącą 10 tysięcy hoplitów wysłano na północ, do doliny Tempe u podnóża góry Olimp. Dolina znajdowała się na obszarze Tesalii i to właśnie z inicjatywy Tesalczyków wysłano tam wojska. Ostatecznie jednak nie zdecydowano się na obronę w tym miejscu. Grecy zlękli się rozmiarów armii perskiej, a do tego jeszcze było to miejsce, które stosunkowo łatwo było obejść. Zdecydowano się więc na odwrót, tym samym zostawiając Tesalię na pastwę wojsk króla królów. Tesalskie miasta nie miały za bardzo wyboru. Musiały albo przyjąć panowanie Xerxesa, albo zostać zniszczone. Mówi się jednak również o innym powodzie tego odwrotu. Obawiano się, że Teby, miasto rywal Aten sympatyzujący z Persami, przejdzie na stronę przeciwnika i uderzy z drugiej strony. Herodot uważa, że Grecy nie działali według jakiegoś mistrzowskiego planu wojennego, a po prostu reagowali na bieżąco. Biorąc pod uwagę to, że Grecy nigdy nie toczyli wielkich wojen, planowanie długofalowe nie było ich mocną stroną i wybór Termopil na obronę wydawał się właśnie takim
reagowaniem. I tak właśnie zaczyna się historia 300 Spartan, którzy postawili swoje stopy pod Termopilami w lecie 480 roku. Tylko że tych 300 Spartan stanowiło jedynie procent wszystkich greckich wojsk zgromadzonych pod Termopilami. Prócz sił spartańskiego króla Leonidasa pod Termopilami pojawiło się również 2120 Akadyjczyków, 400 Koryntczyków, 200 żołnierzy z Flejus oraz 80 z Myken. I to były siły peloponeskie. Co dalej? 700 Tespijczyków, prawdopodobnie wszystkich zdolnych do walki z tego miasta mężczyzn, 400 Tebańczyków oraz 1000 Fokijczyków. I to jeszcze nie wszystko. Miejscowe osiedla zagrożone perską inwazją również wysłały swoje kontyngenty. Tak więc do tych wszystkich zgromadzonych sił doszło jeszcze około 1000 Epojów oraz Lokryjczyków. Według źródeł możemy również stwierdzić, że samych Spartan nie było 300, a 298, ponieważ przed bitwą dwóch z nich odesłano do domu z powodu choroby oczu. No i podania o tym, jak skończyli, brzmią następująco. Gdy dowiedzieli się o bohaterskiej śmierci Leonidasa, jeden z hańby nie wytrzymał i popełnił samobójstwo, drugi zaś rok później pod Platejami starał się walczyć tak zaciekle, żeby odzyskać męstwo, no i ostatecznie mu się udało. Mało tego, Diodor Sycylijski, też grecki historyk, ale żyjący znacznie później, ponieważ w czasie panowania Cezara oraz Augusta, wyróżnia 1000 Lacedemończyków, ludzi zamieszkujących okolice Sparty. Te 1000 to 300 Spartan oraz 700 Perioików, pozbawionych praw politycznych mieszkańców Sparty. Tak więc w zależności, czy słuchamy Herodota czy Diodora, liczba Greków pod Termopilami wahać się będzie między 6 a 7 tysiącami. Dlaczego tylko tylu poszło z Leonidasem? Według Herodota ówczesna Sparta mogła wystawić do 8 tysięcy zbrojnych, więc czemu ci zostali w Sparcie? No cóż, tak jak powiedziałem, Grecy byli bardzo zabobonni. I tak jak w przypadku bitwy pod Maratonem, wtedy również w Sparcie trwała Karneja. Do tego przygotowania do Igrzysk Olimpijskich były już na ukończeniu, choć żadne źródła nie podają, że akurat w tych Sparta brała udział. Igrzyska olimpijskie, które trwały w najlepsze w trakcie inwazji perskiej, również doskonale pokazuje, jaki stosunek Grecy mieli do jedności narodowej, a raczej pokazuje brak tego stosunku. To nie było jednak tak, że Leonidas się zbuntował i stwierdził: pójdę na Termopile wbrew wszystkiemu, będę bluźniercą. Uznano, że pomimo obchodów warto pod Termopile wysłać przynajmniej niewielki oddział. Fakt, że był on dowodzony przez samego króla, miał również taki wyraz symboliczny. Z drugiej strony wiemy również, że Leonidas był raczej skłócony z Eforami, czyli z przedstawicielami jednego z organów państwowych, tak więc wysłanie go poza Spartę było również politycznym ruchem. I tych 300, których zabrał ze sobą, to była jego straż przyboczna i Herodot tutaj zaznaczy, że każdy z tej straży miał już swojego dziedzica, męskiego dziedzica. Obecność Tebańczyków jest tutaj ciekawa. Już wtedy prawdopodobnie byli podporządkowani Xerxesowi. Dlaczego więc wysłali pod Termopile swój oddział? Według Diodora Sycylijskiego mieli być to żołnierze opozycji, ci, którzy sprzeciwiali się sojuszowi z Persją. Według innej teorii mogło być tak, że Tebańczycy po prostu obawiali się odwetu Związku Helleńskiego. Tak więc te kilka tysięcy żołnierzy zgromadzonych z różnych miast w państw osadziło się, by bronić Grecji. Choć słowo żołnierze jest słowem raczej na wyrost, jedynie Spartanie przypominali tutaj coś na wzór zawodowego wojska. Reszta sił greckich to było raczej pospolite ruszenie. Ale i tak pewnie było ich więcej, bo prawdopodobnie każdemu Spartiacie towarzyszył co najmniej jeden pelota, czyli służący, niższy statusem, nieposiadający praw obywatelskich, który zajmował się wszystkim wokół swego pana. Od noszenia broni po układanie włosów Spartiaty w piękne pukle, no praktycznie niewolnicy. Heloci prawdopodobnie również walczyli, wykorzystywano ich jako lekko zbrojną piechotę. Termopile były doskonałym miejscem obrony. Po lewej góry Kalidromos, po prawej morze, a pomiędzy wąski przesmyk, doskonały do obrony przed przeważającymi siłami wroga. Górskie stoki zbliżały się ku wybrzeży Zatoki Malijskiej w kilku miejscach. Nazwano je Bramą Zachodnią, Bramą Środkową oraz Bramą Wschodnią. Sama nazwa zaś Termopile, gorące wrota, pochodzi od gorących, mających 40 stopni Celsjusza źródeł. Na obronę wybrano bramę środkową, mającą zaledwie 15 metrów średnicy. To nie było najwęższe miejsce na tym przejściu, jednak i tak najlepiej nadawało się do obrony. Przede wszystkim dlatego, że zbocza górskie były w tym miejscu niezwykle strome, co zabezpieczało lewą flankę greckich sił. Było to również miejsce, w którym wiele lat wcześniej Fokijczycy postawili mur. Ten jednak wymagał naprawy, bo praktycznie się rozpadał. Termopile zostały więc umocnione, pozostawała jednak inna kwestia. Perska flota. Ta mogła bez problemu opłynąć pozycje greckie, wyładować wojska, by te zaatakowały od tyłu albo od flanki. Trzeba było temu zaradzić. I mało się o tym mówi, ale w trakcie bitwy o Termopile jednocześnie praktycznie to
toczyła się inna bitwa, może mniej spektakularna, ale nie mniej ważna. Morska bitwa o Artemision, przylądek na wyspie Eubea. Odległość między Termopilami a Artemisionem była całkiem spora. Według szacunków wymagała 8-godzinnego rejsu. Mimo wszystko między grecką armią a flotą utrzymywał się stały kontakt. Była to szybka triera, która przekazywała wiadomości. Dlaczego więc Grecy nie rozmieścili floty zaraz obok Termopil, jeżeli bali się, że Persowie mogą oskrzydlić pozycje lądowe? Przede wszystkim grecka flota była o wiele mniej liczna. Według Herodota liczyła sobie 271 trier. Taka siła nie byłaby w stanie pokonać ogromnej perskiej floty. Dlatego trzeba było wykorzystać inną taktykę. Taktykę, która nie pozwoli w pełni rozwinąć perskiego szyku. Między Artemisionem a stałym lądem cieśnina wynosiła zaledwie 14 km. To za mało, by flota perska rozwinęła w pełni szyk. Dodatkowo Persowie obawiali się pogody, czyli sztormów, bo już na taki jeden niszczycielski sztorm natrafili. Stało się tak właśnie, gdy część floty inwazyjnej została złapana w ogromny sztorm obok Magnezji. Obrona Eubei była również ważna z tego powodu, że znajdowały się na niej greckie państwa miasta, takie jak Eretria chociażby, czy Chalkis, które należały do Związku Helleńskiego. Gdyby Persom udało się wyładować wojska na Eubei, no to droga na południe stałaby przed nimi otworem, a tym samym droga do Aten. Perska flota przybyła do niewielkiej wyspy Skiatos i zniszczyła stacjonujące tam 3 zwiadowcze triery. Załogom greckich trier udało się jednak wcześniej zapalić wielki stos, znak, że flota perska nadchodzi. Helleni jednak na tę flotę czekali 10 dni. Grecy nie znali liczebności perskiej floty. Spodziewali się, że będzie duża, jednak jej rozmiar i tak ich zaskoczył. Rozważano wycofanie się, jednak mieszkańcy Eubei przekupili Temistoklesa, dowódcę kontyngentu ateńskiego, by ten upewnił się, że flota pozostanie w miejscu. Grecy otrzymali informację od perskiego dezertera, że duża część okrętów jest poddawana naprawom, jednak całkiem spory oddział został wysłany do opłynięcia Eubei, by Greków okrążyć. Pierwotny plan Greków wyglądał tak. Zmylić Persów, by ci uznali, że grecka flota zostaje, i wymknąć się pod osłoną nocy, by wyjść naprzeciw okrętom, które zostały wysłane, by Eubeę opłynąć. Jednak perska flota stacjonująca przy Artemisionie zaatakowała pierwsza, późnym popołudniem. Swoje okręty ustawili w szyku czołowym, co było elementem taktyki zwanej wiosłowaniem pomiędzy. Z greckiego diekplus, która polegała na tym, że triera wbijała się czołowo między okręty wroga, po czym dokonywała szybkiego zwrotu, żeby albo staranować burtę wrogiego okrętu, albo staranować rufę, albo znaleźć się za okrętem wroga, co dawało mu o wiele lepszą pozycję do ataku. Grecy jednak uniemożliwili taką taktykę, prawdopodobnie formując swoimi okrętami promienisty łuk. Jak czytamy u Herodota, gdy Hellenom dano hasło, ustawili się naprzód tak, że skierowali dzioby okrętów przeciw barbarzyńcom, a rufy ściągnęli razem do środka. Za drugim hasłem, choć byli zamknięci na ciasnej przestrzeni, zaatakowali od frontu. Pierwszym, który zdobył perski okręt, był Ateńczyk Lykomedes, to znaczy nie zdobył go oczywiście w pojedynkę, on był po prostu trierarchą, czyli dowódcą triery. Grecy mieli wtedy zdobyć łącznie 30 okrętów, ale sama bitwa została przerwana z nastaniem zmierzchu. Zmrok może być jednak o wiele bardziej zabójczy niż nieprzyjacielska flota, szczególnie wtedy, kiedy żegluje się po nieznanych wodach tak blisko brzegu. No i wtedy, kiedy pogoda jest kapryśna. W nocy część flotyli perskiej dopadł sztorm, a na dno poszło 200 okrętów. Te właśnie 200 okrętów, które zostały wysłane, żeby opłynąć Eubeę. Trzeci dzień walk pod Artemisionem był bardzo ciężki. Persowie uformowali półksiężyc, chcąc uderzyć Greków od flanki. Jednak to właśnie Grecy przełamali centrum i przejęli inicjatywę. Szybko jednak liczebność perskiej floty dała o sobie znać. Walki trwały do wieczora, jednak Grecy nie mogli się cieszyć. Wiele ich okrętów zostało uszkodzonych. O porażce Leonidasa dowódcy greckiej floty dowiedzieli się trzeciego dnia wieczorem. Wtedy to podjęto decyzję o wycofaniu się. Bitwa nie została więc rozstrzygnięta, jednak jej cel został zrealizowany. Flota perska nie dotarła na tyły armii Leonidasa. Kim był Leonidas? Na tron wkroczył 9 lat przed Termopilami, w 489 roku. Nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził, jednak pod Termopilami miał mieć już około 60-70 lat. Był jednym z czterech synów króla Sparty Anaksandridasa II.
Na tron wstąpił po śmierci swojego przyrodniego brata Kleomenesa. Pomogło mu w tym małżeństwo z jego córką, Gorgo. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Sparta posiadała dosyć specyficzny system monarchiczny, w którym występowało dwóch królów, przedstawicieli dwóch różnych rodów. Leonidas był przedstawicielem Agiadów, natomiast jego współrządzącym był niejaki Leotyndias II, przedstawiciel Eurypontydów. Jednak systemem politycznym Sparty nie będziemy się teraz zajmować. Sam Leonidas zaś do Termopil nie odznaczył się niczym szczególnym. Śmierć Kleomenesa owiana jest natomiast tajemnicą. Mówiło się, że Kleomenes popadł w alkoholizm przez nierozcieńczanie wina, co jest dziwne ze względu na to, że Spartanie raczej stronili od alkoholu. Uchodził również za króla chorego psychicznie, tak więc jego śmierć miała nastąpić w trakcie jednego z napadów choroby. Być może to jednak właśnie Leonidas wraz ze swoją żoną pomogli mu zapukać do bram Hadesu. W 480 roku nie był już w wieku zobowiązującym do służby wojskowej, który wsparcie wynosił 60 lat. Prawdopodobnie brał udział w jakichś konfliktach, ale prawie na pewno miały one charakter lokalny. Nie przypuszczajmy jednak, że szedł pod Termopile wiedząc, że jest to wyprawa samobójcza. Wszakże towarzyszyło mu kilka tysięcy hoplitów z innych polis, a miejsce obrony było na tyle dobre, że ta siła skutecznie mogłaby powstrzymać Persów, znacznie Greków przewyższających liczebnością. Istniało jednak pewne ryzyko, że Persowie odkryją górskie przejścia, które będą mogły doprowadzić ich na tyły greckich pozycji. Jedna z nich, górska kozia ścieżka o nazwie Anopaja, która prowadziła przez płaskowyż Newropolis, została obsadzona przez Leonidasa kontyngentem 1000 Fokijczyków. Mieli tego przejścia strzec, a w razie potrzeby zawiadomić wojska, że nadciągają przeciwnicy. No i w razie najgorszego, bronić. Przywódcy greccy, ponieważ każde polis miało pod Termopilami swojego strategosa, nie wiedzieli o tej koziej ścieżce, dopóki nie dowiedzieli się o niej od mieszkańców pobliskiego Tarchis. I to nam może dać pewną perspektywę. Większość Greków, która pod Termopilami się znalazła, nigdy na oczy nie widziała tych rejonów, nigdy nie walczyła tak daleko od swojego domu. Sparcie bardzo zależało na tym, żeby utrzymać front z daleka od Peloponezu. Znajomość tego terenu wśród wojsk greckich była naprawdę bardzo niewielka. A co mieli powiedzieć Persowie? Ktoś mógłby zapytać, dlaczego Persowie nacierali na pozycje greckie, wiedząc, że to nic nie daje. Dlaczego nie mogli posłać oddziału w góry, jakiegoś zwiadu, żeby zaszedł Greków od tyłu? Abstrahując od tego, że tak właśnie się stało, wysyłanie oddziałów w zdradliwe góry, których się nie zna, które widzi się po raz pierwszy, mogło być jeszcze bardziej śmiertelne. Ale nie uprzedzajmy faktów. Grecy pod Termopile dotarli wcześniej i rozbili obóz niedaleko Fokijskiego muru, który ostatecznie naprawili. Gdy Xerxes w końcu dotarł pod Termopile w sierpniu 480 roku, czekał aż 4 dni, by w końcu zaatakować. Główny obóz perski został założony obok bramy zachodniej. Czemu czekał? Pewnie liczył, że pokaz liczebności jego armii przestraszy Greków i ci ostatecznie opuszczą swoje pozycje. Pewnie czekał też na flotę, jednak ta została złapana w kilkudniowy sztorm. Herodot podaje, że Xerxes wysłał zwiadowców, by ci sprawdzili, co robią Grecy, czy boją się jego armii. Ci zaś donieśli królowi królów, że Grecy raczej nic sobie z obecności nieprzebranych legionów nie robią. Odbawią się, układają sobie włosy, spokojnie spędzają czas. Ksenofon zaś podaje, że Grecy wyglądali wspaniale i radośnie. Tak czy inaczej, czy Grecy byli spokojni, czy może z lękiem bitwy wypatrywali, po 4 dniach oczekiwania Xerxes w końcu dał sygnał do ataku. Pierwsi do ataku ruszyli Medowie oraz Kisyjowie, ale rozbili się o grecką ścianę tarcz, falangę. I to jest dobry moment, by powiedzieć, jak uzbrojeni byli Grecy oraz Persowie. Grecy walczyli w falandze, formacji bojowej, w której żołnierze wzajemnie osłaniali się tarczami, a na przeciwników wystawiali długie na 2,5 metra włócznie. Te dawały im znaczną przewagę zasięgu. Persowie również uzbrojeni byli we włócznie, ale znacznie krótsze. Do tego grecki wojownik nosił przy sobie kopis, krótki miecz, ale tego dobywał tylko w ostateczności, kiedy włócznia poszła w drzazgi. Tarcza zaś, aspis, wykonana była z dębowego drewna, a od zewnątrz pokryta była brązem. Do tego hełm z brązu oraz brązowe nagolenniki. Kirys, czyli pancerz pokrywający tułów, prawdopodobnie wykonany był z kilku warstw sztywnego lnu, które klejono żywicą. Możecie spytać, dlaczego nie używano czegoś twardszego? Dlaczego na przykład nie używano pancerza z brązu? Przecież taki pancerz z brązu znacznie lepiej nadaje się do ochrony przed pchnięciami czy cięciami. No i mielibyście rację, tak, nadaje się lepiej do obrony, niemniej pancerz lniany ma dwie bardzo ważne przewagi nad pancerzem brązowym. Po pierwsze jest elastyczny, co daje więcej swobody ruchów, która jest niezwykle ważna na polu bitwy, a po drugie nie jest tak ciężki i nie nagrzewa się tak bardzo. Przy temperaturach panujących na tych terenach pancerz bardzo szybko mógł zmienić się w piekarnik, szczególnie latem.
Żołnierze armii Xerxesa byli natomiast uzbrojeni znacznie lżej. Podstawą uzbrojenia perskiego piechura była włócznia oraz długi sztylet, akinakes. Czasami był to sagaris, czyli topór bojowy z podwójnym ostrzem. Jednak to łuk kompozytowy był dla Persów tym, czym dla Greków tarcza i włócznia. Ludy perskiego imperium od małego uczone były, jak strzelać z łuku oraz jak jeździć konno, oraz jak strzelać z łuku jeżdżąc konno. Same łuki zaś miały większy zasięg niż te greckie, choć Grecy, a w szczególności Spartanie, rzadko kiedy łuków używali. Gdy jeden z sojuszników Starchi z pobliskiego miasteczka powiedział Spartanowi Diekenesowi, że gdy Persowie strzelają, no to tworzą salwy niczym chmury zasłaniające słońce, ten odpowiedział: ten przyjaciel Starchina przynosi nam wiele dobrych wiadomości, ponieważ jeśli Medowie zamierzają ukryć przed nami słońce, walka z nimi odbywać się będzie w cieniu, a nie w pełnym słońcu. Perskie łuki miały większy zasięg dzięki lżejszym strzałom, które doskonale sprawdzały się na rozległych stepach Imperium Achemeńskiego, a także przeciwko lekko zbrojnej piechocie. W walce z falangą jednak okazały się kompletnie nieskuteczne. Jednym z elementów taktyki perskiej było osłabienie przeciwnika zmasowanym ostrzałem, a spisy Greków jednak skutecznie przed tym ostrzałem chroniły. Na wąskim przesmyku, jakim były Termopile, Xerxes nie mógł też wykorzystać przewagi swojej zabójczej jazdy. Nieskuteczność ostrzału spowodowała konieczność walki w zwarciu, a tutaj znaczną przewagę miały wojska helleńskie. Gdy przeciwnik napierał szyk tarcz, stawał się coraz bardziej zwarty, zasięg włóczni zaś śmiertelny dla Persów. W jednym z najbardziej zabójczych momentów walk był tak zwany otismos, gdy dwie armie ścierały się ze sobą, napierały na siebie z wielką siłą. Otismos było odepchnięciem, czy też przerwaniem naporu jednej ze stron. Wtedy szyk pękał i odsłaniał przeciwnika, włócznie zaś celowały głównie w gardło, twarz czy oczy. Herodot podaje również, że Grecy stosowali taktykę pozorowanego odwrotu, co rusz zaskakując nim Persów. Podawali nieraz tyły i na pozór gromadnie uciekali, a barbarzyńcy, widząc uciekających, z krzykiem i wrzawą na nich nacierali. Wtedy oni, doganiani, odwracali się frontem do barbarzyńców i kładli pokotem niezliczoną liczbę Persów. Medowie oraz Kisijowie nic nie zdziałali, tak więc Xerxes posłał do boju swój elitarny oddział nieśmiertelnych. Dużo legend otacza nieśmiertelnych, m.in. ta, że zawsze liczyli 10 tysięcy żołnierzy, co jest nie do końca prawdą, bo ich liczba często się wahała. Pod Termopilami zaś zdziałali bardzo niewiele. Drugi dzień bitwy był dla wojsk perskich równie gorzki, ponownie nie byli w stanie wykorzystać swojej przewagi liczebnej. I trzeba tutaj koniecznie zaznaczyć, że choć w głowie mamy teraz prawdopodobnie walczących Spartan, pamiętajmy, że oni choć bez wątpienia najbardziej przypominali zawodowe wojsko, byli w mniejszości. Walczyli wszyscy Grecy, czyli kilka tysięcy piechoty po kolei według państw miast, z których przyszli, nie licząc Fochijczyków, ci strzegli tego niebezpiecznego górskiego przejścia. I teraz na scenę wkracza Efialtes, syn Eurydamusa. Czy istniał naprawdę? No cóż, w 100% nigdy się tego nie dowiemy. Efialtes prawdopodobnie znał kogoś wysoko postawionego w perskiej armii, tak więc dało mu to bezpośredni dostęp do króla królów. Czy rzeczywiście to była osoba, która zdradziła? Teraz to nie jest ważne. Ważne natomiast jest to, że Persowie dowiedzieli się o lokacji ścieżki, która doprowadzi ich na tyły greckich pozycji. Imię Efialtes jednak tak bardzo wryło się w kulturę, że nawet teraz, 2500 lat później, jest ono synonimem zdrady. Xerxes posyła więc nieśmiertelnych pod dowództwem niejakiego Hyrdanesa na górską ścieżkę. Wyruszają wieczorem, zaczynając przy zachodniej bramie, a potem udają się dalej, doliną Aspos. O świcie nieśmiertelni natykają się na zaskoczonych Fokijczyków strzegących ścieżki. Grecy zostają zasypani strzałami i uciekają w góry w przekonaniu, że Persowie zaczną ich ścigać. A sami Persowie również nie atakują, chcąc jak najszybciej dotrzeć na greckie tyły. Wieści o nadciągającym oddziale docierają do Leonidasa wczesnym rankiem trzeciego dnia bitwy. Dowiaduje się o nim od dezerterów oraz zwiadowców stacjonujących na miejscowych szczytach. Pierwszym zaś, który informuje Leonidasa o nieuniknionej zagładzie, jest wieszczek Megasthys z Akarani. Choć to właśnie Herodot jest głównym źródłem wiedzy na temat tej bitwy, a także tego, co było wcześniej, to inni historycy również się nią zajmowali. Diodor Sycylijski na przykład podaje, że o zbliżających się oddziałach poinformował Leonidasa perski dezerter Tyrhastiditas. U Diodora Leonidas w tym momencie wiedzie zuchwały atak na perski obóz i prawie udaje mu się zgładzić samego Xerxesa. Królewski namiot jest jednak pusty. Czemu jednak ta historia śmiałego ataku jest często pomijana? To brzmi przecież bardzo ekscytująco i dodatkowo pasuje do legendy odważnego Leonidasa. Cóż, Diodor wiele rzeczy czerpał z dzieł niejakiego Eforosa z Kyme, greckiego historyka.
Jest jednak bardzo możliwe, że Eforos cały ten nocny atak po prostu wymyślił, albo wymyśliło go źródło, z którego Eforos czerpał. Sam zaś opis ataku inspirowany jest wyraźnie poezją Symonidesa, który opiewał dzielność Spartan pod Termopilami. Ówcześni historycy czerpali wiedzę z różnych źródeł, od przekazów ustnych, przez jakieś dokumenty, spisy, a także czerpali z kronik wcześniejszych. Często również różnili się w swoich relacjach. Ktezjasz na przykład, kolejny grecki historyk i jednocześnie niewolnik króla Persji Artaxerxesa II, umieszcza 300 Spartan nie pod Termopilami, a w rozgrywającej się rok później bitwie pod Platejami. Zresztą Ktezjasz nazywał Herodota kłamcą i bajkopisarzem. Tak samo ojca historii oczerniał Plutarch, kolejny filozof i historyk, autor Żywotów sławnych mężów. To właśnie u niego możemy przeczytać słynne słowa Leonidasa skierowane do perskiego wysłannika, gdy ten poprosił o to, by Spartanie złożyli broń. Leonidas miał wtedy odpowiedzieć: chodźcie i weźcie. Pamiętajmy jednak, że Plutarch żył jakieś 500 lat po bitwie. Okej, koniec dygresji, wracamy do Leonidasa. Ten zwołuje naradę, by zdecydować, co dalej. Pada decyzja o odesłaniu sojuszników. Sam Leonidas zostaje razem ze swoją strażą przyboczną. I tutaj pojawiają się pewne wątpliwości. Oddziały Greków, choć bez wątpienia poniosły straty, nie były ponoć znacznie osłabione i mogły bronić się skutecznie, blokując nadchodzący oddział Hyrdanesa. Herodot twierdzi, że Leonidas zgodził się na odesłanie wojsk, a sam miał wypełnić przepowiednię, według której Sparta ocaleje, jeżeli jej król umrze. Współcześni historycy zaś, tacy jak John R. Grant, twierdzą, że Grecy po prostu nie chcieli zostawać pod Termopilami. Leonidas, nie mając wyjścia, wyraził zgodę na ich odejście, a on sam został ze swoją strażą przyboczną, a także wraz z 700 Tespijczyków pod dowództwem strategosa Dithyrambosa oraz wraz z 400 Tebańczyków. Możemy spokojnie zakładać, że byli tam jeszcze Heloci oraz Perioikowie. Tak, prócz Spartan zostali jeszcze Tespijczycy oraz Tebańczycy, ci pierwsi z własnej woli, ci drudzy z przymusu. Leonidas zostawił Tebańczyków, ponieważ bał się ich zdrady. Abstrahując od religijnych pobudek Leonidasa, król został z wojskami na miejscu po to, żeby jak najbardziej opóźnić Persów. Jeżeli wycofałby się razem z innymi wojskami, no to Persowie wkrótce by ich dogonili, no i zniszczyli całą armię na terenach znacznie bardziej pasujących pod szarże jazdy, a perska jazda była śmiertelnym zagrożeniem. Xerxes również wiedział, że będzie to decydujący moment, tak więc opuścił ustawiony na wzgórzu tron, z którego obserwował bitwę w dniach poprzednich, i osobiście poprowadził swoją armię. Miało to również wymiar symboliczny. Morale perskiej armii bardzo się chwiało w efekcie dużych strat. Wojska perskie nie mogły sobie również pozwolić na pozostanie w miejscu. Zapasy, które pochłaniała taka armia, kurczyły się w bardzo szybkim tempie, a i to, co udało się zebrać w okolicy, nie starczyłoby na długo. Starcie nastąpiło prawdopodobnie między 9 a 10 rano. Tym razem Grecy nie bronili wąskiego przejścia, tylko wyszli na szersze pole tak, by mogli walczyć wszyscy naraz. No i walczyli. Spartanie mieli przejąć inicjatywę, stać w pierwszych szeregach, a reszta wojsk sprzymierzonych miała uformować tak zwaną tagmę, chroniącą flankę formację, która jednocześnie miała pchać Spartan do przodu. Być może ten brawurowy atak miał na celu to samo, co domniemany nocny wypad – zabicie króla królów. Xerxes przecież tym razem osobiście dowodził armią. Z tego planu oczywiście nic nie wyszło, ponieważ króla królów otaczała straż przyboczna, tak zwani Melforowie, nosiciele jabłek. Nazwa wzięła się stąd, że ich włócznie były ozdabiane złotymi jabłkami. Był to elitarny oddział, znacznie lepiej uzbrojony i opancerzony. No i do tego wyszkolony lepiej i przede wszystkim wypoczęty. Straży przybocznej nie wysyłało się po prostu do boju. Oni mieli cały czas stać przy królu, tak więc byli cały czas wypoczęci, nie brali udziału w walkach. Szarża hoplitów musiała być straszliwa, ale jej impet w końcu wygasł, a Grecy zaczęli ponosić straty. Leonidas padł mniej więcej w połowie bitwy, a nad ciałem króla rozgorzało najzacieklejsze starcie. 4 razy Grecy zmuszali Persów do ucieczki i to właśnie dopiero wtedy nadeszli nieśmiertelni prowadzeni przez Efialtesa. Pozostałe wojska Greków wycofały się ponownie do węższego przejścia, prócz Tebańczyków. Część z nich miała uciec, a część dobrowolnie oddać się w ręce Persów. Gdy w pierwszej połowie XX wieku naszej ery grecki archeolog Spyridon Marinatos prowadził wykopaliska na pagórku Kolonos, odkrył setki grotów perskich strzał. To właśnie tutaj miał odbyć się ostatni bój bitwy pod Termopilami. Miał na tym pagórku stać też pomnik lwa, upamiętniający króla Leonidasa.
Dzisiaj po tym lwie nie ma ani śladu. Tak pisze Herodot o ostatnich chwilach bitwy. Na tym miejscu, broniąc się mieczami, jakie jeszcze mieli niektórzy, oraz rękami i zębami, z których jedni parli na nich z naprzeciwka i zerwali mur ochronny, drudzy osaczyli ich zewsząd dookoła. Potem Herodot podaje imiona najdzielniejszych Greków. Miał być to Diekenes oraz bracia Alefos oraz Maron. Wymienia również z imienia Tespijczyka Dityrambosa. I choć Herodot wyraźnie sympatyzuje z Grekami w swoich dziejach, tak często nazywa Persów mężnymi, dzielnymi, czy też walczącymi tak samo mężnie jak Grecy. I wśród najmężniejszych z Persów wymienia przyrodnich braci Xerxesa, Abrokamasa oraz Hyperantesa. Słyszeliśmy również o tym, co się stało później. Rozwścieczony Xerxes kazał odciąć głowę Leonidasa oraz nabić ją na pal. W tym miejscu pojawia się jedno dosyć ważne pytanie. Skąd Herodot wiedział dokładnie, co się wydarzyło? Kto kiedy zginął, skoro żaden z Greków nie przeżył, by to opowiedzieć? Jasne, co do dwóch pierwszych dni możemy mieć pewność, że ci, którzy opuścili pole bitwy, przekazali dalej, jak wyglądały starcia. Być może Tebańczycy, którzy poddali się, mogli widzieć przebieg tego ostatniego dnia i potem opowiedzieli je potomnym, a do tych potomnych dotarł właśnie Herodot. Być może byli to również Grecy walczący w armii perskiej, albo opis starcia podał dalej niejaki Ambrinochos, ateński łącznik przebywający pod Termopilami do samego końca. Wiemy, że nigdy nie będziemy w stanie odtworzyć w 100% bitwy pod Termopilami, tak więc albo będziemy musieli zadowolić się tymi romantycznymi wizjami snutymi przez ówczesnych historyków, albo po prostu brać te opowieści i przesiewać je przez sito współczesnych badań. Po zwycięstwie Xerxes pozwolił odpocząć swoim wojskom przez 2 dni, a potem ruszył dalej na południe. Jego wojska spaliły osiedla znajdujące się na Fokidzie, by dać pokaz siły. Niczym niechronione greckie państwa miasta jedno po drugim poddawały się Persom. Nie miały wielkiego wyboru, choć mieszkańcy Tespiów oraz Platejów uciekli na Peloponez. Flota grecka zaś, na wieść o porażce Leonidasa pod Termopilami, wycofała się pod Salaminę. Ta nazwa na pewno jeszcze wróci na tym kanale. Armia grecka, dowodzona przez brata Leonidasa, Kleombrontosa, stanęła na przesmyku koryńskim, by stawić czoło zagrożeniu perskiemu. Wszystko po to, żeby wojska perskie nie dostały się do Peloponezu. Armia Xerxesa jednak wkrótce dotarła do Attyki oraz do opustoszałych już Aten. Mieszkańcy miasta rozpoczęli już ewakuację, więc Persowie zastali praktycznie wyludnione miasto. W Atenach zostali tylko najzagorzalsi mieszkańcy, którzy zabarykadowali się w świątyniach, oraz ci, których porzucono na pastwę losu. Persowie nie mieli więc problemu z zajęciem oraz spaleniem miasta. Pamiętajmy również, że Termopile absolutnie nie były decydującą bitwą w tej wojnie. Te przyjdą później. Tę potyczkę jednak Spartanie, oczywiście z pomocą Herodota, przekuli w ogromną machinę propagandową. To właśnie na Legendzie 300 Spartanie budowali opinię o tym, że są niepokonani. To widać też po stratach. W bitwie miało zginąć 20 tysięcy żołnierzy armii Króla Królów. Na tę liczbę jednak trzeba brać pewien margines błędu, gdyż ona również wydaje się być bardzo zawyżona. I tak, Spartanie dosyć szybko wykorzystali potencjał propagandowy, no i oczywiście wykorzystali go skutecznie. Dzisiaj mówi się jedynie o ikonicznych 300. Pamiętajmy jednak, że razem z nimi walczyli Tespijczycy, praktycznie wszyscy zdolni do walki w tym mieście mężczyźni, a także Tebańczycy, którzy ostatecznie zdezerterowali albo uciekli. No i nie zapominajmy również o Helotach czy Periojkach, klasach społecznych, które przez kronikarzy często są pomijane, a jeżeli już są, no to nie są przedstawiane w zbyt pozytywnym świetle, no i to przecież Spartanom dedykowane jest to słynne epitafium. Gościu, oznajmij Lacedemończykom, że w boju poległszy, tu spoczywamy po wiek, wiernie słuchając ich praw. To epitafium było różnie tłumaczone oraz przetwarzane przez kolejne wieki. Co się zaś stało z Efialtesem? Zginął oczywiście. W opowieści o męstwie czy bohaterstwie postać, która jest przeciwieństwem tych cech, musi zostać ukarana. Za głowę Efialtesa wyznaczono sowitą nagrodę, jednak udało się ją zebrać dopiero 10 lat później. W roku 470 niejaki Atanades zabija Efialtesa w mało znaczącym, niezwiązanym z bitwą sporze. Nie wiedział nawet, kogo zabija. Nic więc dziwnego, że opowieść o 300 Spartanach tak bardzo wryła się w popkulturę, ponieważ ona od początku jest popkulturowa, ku pokrzepieniu serc. Tego, w jakim stopniu została ona upiększona przez Herodota oraz tych, którzy byli po nim, nie dowiemy się nigdy. Praktycznie wszędzie w kronikach Leonidas oraz 300 Spartan to postacie jednoznacznie pozytywne, natomiast Xerxes i jego armia to postacie negatywne. W tej chwili nie liczy się to, jak duże było starcie, bo nie było duże, ani jaki wpływ miało na całość wojen grecko-perskich. W kontekście tej konkretnej bitwy liczy się natomiast to,
co zrobiono z nią potem, to w jaki sposób przekuto ją z potyczki, która generalnie o niczym nie decydowała, do jednej z najsłynniejszych bitew w historii ludzkości. Do usłyszenia. Cześć.